7:09. Twój początek dnia. Monika Kamińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest gościem w poranku 7:09. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Wasza fundacja zajmuje się pomocą młodym ludziom w kryzysie. I marzec tego roku był miesiącem wyjątkowym, ale niestety nie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dlaczego? Tak, nasza fundacja, czyli Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, od blisko 15 lat prowadzi telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. I my w ramach tego telefonu, oprócz pomocy telefonicznej na rzecz dzieci i młodzieży, prowadzimy też statystyki, które z jednej strony pozwalają nam obserwować, z jakimi problemami dzieci się mierzą, ale też odpowiednio na nie reagować. No i niestety, tak jak Pani wspomniała, w marcu odnotowaliśmy w ramach naszych statystyk najwięcej interwencji ratujących życie i zdrowie dzieci. Interweniowaliśmy 100 razy. I to są takie sytuacje, kiedy dziecko dzwoni do telefonu zaufania i mówi, że jest w trakcie próby samobójczej lub że chce taką próbę podjąć lub jest po podjęciu próby samobójczej. Więc ta reakcja tu i teraz jest potrzebna. Jeśli zadzwonimy, kogo słyszymy po drugiej stronie? Kim są konsultanci? W naszym telefonie zaufania pracują wyspecjalizowani konsultanci, są to psycholodzy, pedagodzy i oni oczywiście są odpowiednio wyszkoleni w tych reakcjach, ale to, co jest podstawą podczas takich interwencji, to to, że konsultant zawsze zostaje na linii z dzieckiem. On informuje, że troszczy się, martwi się o życie dziecka, o jego zdrowie. I że niestety w tym celu musi podjąć interwencję. No i wtedy powiadamiane są służby ratunkowe. Tak jak powiedziałam, konsultant cały czas rozmawia z dzieckiem, utrzymuje ten kontakt, nie dopuszcza do tego, żeby dziecko się rozłączyło. No i tak naprawdę do tego rozłączenia dochodzi dopiero wtedy, kiedy mamy takie poczucie i informację, że dziecko jest bezpieczne, że te służby dotarły na miejsce. Ile potrafią trwać takie rozmowy? Mówimy o rozmowach interwencyjnych, czy w ogóle o rozmowach z dziećmi, bo nie prowadzimy tylko interwencji. Oczywiście do telefonu zaufania można zadzwonić z każdym tematem. Oczywiście w przestrzeni takiej społecznej, medialnej bardzo często nasz telefon funkcjonuje właśnie w takim kontekście interwencji, ratowania życia. Natomiast to, na czym nam bardzo zależy, to też taki komunikat do młodych ludzi wysyłamy, że do nas można zadzwonić ze wszystkim, z każdą sprawą i każda zostanie zaopiekowana, żadna sprawa nie zostanie zbagatelizowana, więc te rozmowy tak naprawdę trwają różnie, bo są takie, które trwają 5 minut, a są też takie, które potrafią trwać nawet 1,5 godziny. Pani rzecznik, co dzieje się dalej po takim telefonie? To też wygląda bardzo różnie, natomiast mamy wiele takich sytuacji i one są chyba takie najbardziej mobilizujące i też pokazują nam, że to, co robią nasi konsultanci, to, co my robimy, jest niezwykle ważne i pomocne dla dzieci, a są to takie sytuacje, kiedy na przykład dzwoni dziecko z podziękowaniem i mówi, że uratowaliśmy mu życie, albo pisze do nas, bo można też do nas pisać przez kanał mail. I pisze, że właśnie dziękuję, że uratowaliśmy życie, że od tamtej pory jakby inaczej na te wszystkie sprawy patrzy, że jakby ma taką siłę do tego, żeby się nie poddawać, żeby podejmować tą przysłowiową rękawicę i walczyć o siebie. Czy dzieciom łatwiej jest rozmawiać z kimś obcym niż z najbliższymi? Dlaczego się tak dzieje? Dlaczego wybierają akurat telefon zaufania, gdzie tak naprawdę nie wiedzą, kto jest po drugiej stronie? Wybierają bardzo często telefon zaufania, ponieważ w najbliższym otoczeniu niestety nie mają nikogo bliskiego z osób dorosłych, z którymi mogłyby te dzieciaki porozmawiać o swoich problemach. W rozmowach z dziećmi bardzo często słyszymy o tym, że na przykład ich problemy są bagatelizowane, że ich sprawy są umniejszane, że niektórym rzeczom rodzice czy opiekunowie nie dają wiary i to ich jakoś tak hamuje przed tym, żeby właśnie z bliskimi rozmawiać. Dzieci też czasem mówią, że na przykład jeśli poszły do rodziców czy opiekunów z jakimś problemem, z jakimiś sprawami i wtedy właśnie zostali zbagatelizowane, no to wtedy już nie podejmują tej próby. One się od razu poddają, myśląc, że wtedy nie chcieli ze mną rozmawiać, no to pewnie teraz też nie będą chcieli. No ale są też takie sprawy, od których
o których trudno się z rodzicami rozmawia. Są to na przykład sprawy związane z zakochaniem czy z seksualnością. I wtedy pewnie o takich sprawach łatwiej jest porozmawiać z osobą obcą niż z rodzicem. Ja zdaję sobie sprawę, że każda rozmowa i każdy przypadek jest zupełnie inny, ale czy można odpowiedzieć na pytanie, jakie są pierwsze słowa zadane, wypowiedziane przez młodych ludzi, którzy decydują się szukać pomocy i zadzwonić właśnie pod numer infolinii? Chodzi o osoby, które są już na skraju załamania. Tak, są takie słowa i one bardzo często pojawiają się na początku rozmów z dziećmi i to są takie zdania, na przykład nie wiem od czego zacząć, albo nie wiem, czy mój problem jest na tyle poważny, żeby zajmować was czas. I to jest to, o czym też przed chwilką mówiłam, że każdy problem wymaga zaopiekowania, każdy problem jest dla nas ważny i tak staramy się poprowadzić tę rozmowę, żeby dziecko, które później kończy, miało takie poczucie, że takie wychodziło z takim poczuciem, że zostało zaopiekowane, że mogło się wygadać i że dostało tę pomoc. Ale to, co ważne, no to my w telefonie zaufania nie dajemy rad dzieciom. My zawsze im towarzyszymy i staramy się znajdować wspólne rozwiązanie. Chcemy, żeby to dzieci do tych rozwiązań jakby dochodziły same, żeby później, kiedy w przyszłości znajdą się też w jakiejś trudnej sytuacji, to żeby miały takie poczucie sprawstwa, że one mogą i potrafią. Wasza fundacja zajmuje się także uświadamianiem, nie tylko pomocą. Zatem jakie sygnały wśród osób dorosłych powinny wzbudzić niepokój? Na co zwrócić szczególną uwagę, obserwując zachowanie naszego dziecka? Właśnie sygnały, które dzieciaki wysyłają, a które mogą świadczyć o tym, że mają na przykład problemy związane ze zdrowiem psychicznym, że doświadczają depresji czy jakichś innych trudności, są dosyć niespecyficzne, bo myśląc na przykład o depresji osób dorosłych, to depresja osób dorosłych kojarzy nam się ze smutkiem, z takim właśnie wycofaniem, zamknięciem. Natomiast dzieci dają bardzo niespecyficzne sygnały, mianowicie bardzo często one buntują się, zamykają w pokoju, nie chcą rozmawiać z dorosłymi. Na przykład zmieniają grupę rówieśniczą, towarzystwo, wagarują. I są to takie sygnały, które na pierwszy rzut oka nam, osobom dorosłym, mogą się łączyć z okresem dojrzewania. No bo tak, wycofanie, zamykanie w pokoju, jakiś taki bunt, negacja świata dorosłych kojarzy nam się właśnie z okresem dojrzewania. Natomiast mogą to być sygnały świadczące o tym, że dziecko nie radzi sobie z jakimiś problemami. I to, na co też powinny zwrócić osoby dorosłe, to zmiany zachowania u młodych ludzi. Czyli na przykład, jeśli córka wcześniej była towarzyska, energiczna, ciągle zajęta, miała mnóstwo przyjaciół, a nagle właśnie wycofuje się, nie chce się z nikim spotykać, nie chce rozmawiać, jest wyciszona, zamknięta, no to tu powinna się zaświecić czerwona lampka. I też w drugą stronę. Jeśli ktoś był cichy, spokojny, ułożony, a nagle staje się agresywny, no to wtedy też powinniśmy na to zwrócić szczególną uwagę. I w całym tym kontakcie w ogóle z młodymi osobami jest najważniejsza rozmowa. Ważny jest ten czas poświęcony młodym osobom, uważność i takie danie poczucia, że właśnie możesz przyjść do mnie z każdym problemem, ze wszystkim i ja zrobię wszystko, żeby ci pomóc. Pani rzecznik, czy można jednoznacznie określić, jak obserwujecie i na pewno prowadzicie jakieś analizy, z jakimi problemami najczęściej dzwonią młodzi ludzie? Czy to jest nieakceptacja wśród grupy rówieśniczej? Czy to jest hejt? Czy to jest może zawód miłosny? A może jeszcze z drugiej strony to są problemy rodzinne? Co występuje najczęściej? Najczęściej w rozmowach z dziećmi pojawiają się kwestie związane właśnie ze zdrowiem psychicznym. I dzieci mówią na przykład w tych rozmowach, że nie wierzą w siebie, że nie widzą sensu życia, że na przykład czują taki permanentny lęk i strach, niepokój przed szkołą, przed kontaktami społecznymi. Bardzo często w ogóle te problemy związane właśnie ze zdrowiem psychicznym niestety związane są z takimi sytuacjami, w których dziecko
może doświadczać przemocy w rodzinie, może doświadczać przemocy rówieśniczej. I jeszcze parę lat temu takimi tematami numer jeden były właśnie takie relacje rówieśnicze i kłopoty czy relacje z rodzicami. Dziś i tak naprawdę od kilku lat takim głównym tematem podstawowym, który najczęściej w tych rozmowach występuje, jest właśnie zdrowie psychiczne. Na jakich zasadach działa wasza fundacja? Tak, no nasza fundacja, tak jak wspomniałam na początku, od blisko 15 lat prowadzi telefon zaufania 116-111 i tak naprawdę ciężar funkcjonowania, finansowania tego telefonu zaufania spoczywa tylko na naszej organizacji. My od ponad roku nie dostajemy żadnego rządowego wsparcia i tak naprawdę ten telefon działa tylko dzięki indywidualnym darczyńcom, dzięki zbiórkom społecznym, dzięki też wpływom z kampanii 1%, w tym roku 1,5% podatku. Dlatego też korzystając z okazji oczywiście apeluję do wszystkich słuchaczy, aby przy okazji rozliczeń, jeśli Państwo jeszcze tego nie zrobili, to uwzględnili Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i prowadzony przez Fundację Telefon Zaufania 116-111. Kwestia bezpieczeństwa dzieci, kwestia zdrowia psychicznego dzieci powinna być priorytetem i wszystkich partii politycznych i wszystkich polityków, ponieważ no, powinniśmy o to zadbać. Wszystkie statystyki, wszystkie dane, które publikujemy w ostatnim czasie, ale które też publikuje chociażby Komenda Główna Policji, pokazują, że stan zdrowia dzieci i młodzieży, psychiczny stan zdrowia dzieci i młodzieży jest coraz gorszy. Więc tutaj moim zdaniem nie powinno być politycznych przepychanek czy zrzucania odpowiedzialności, tylko powinniśmy kierować się taką dewizą, że wszystkie ręce na pokład, żeby po prostu tym dzieciom pomóc i żeby wychowywać zdrowe, pewne siebie i wierzące w siebie społeczeństwo. Ale na infolinię mogą zadzwonić nie tylko osoby młode, dzieci, ale także osoby dorosłe. Pod telefon zaufania 116-111 mogą dzwonić dzieci i młodzież do 18 roku życia. Natomiast my prowadzimy też taki telefon dla osób dorosłych, dla rodziców, dla nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci i to jest telefon 800-100-100. I to jest właśnie telefon dedykowany dla osób dorosłych i jeśli osoby dorosłe na przykład w swoim otoczeniu widzą dziecko, o które się niepokoją, no to mogą z takiej pomocy specjalistów dyżurujących właśnie pod tym numerem telefonu skorzystać. Pani rzecznik, i podsumowując już, czego absolutnie nie mówić osobom młodym, dzieciom, młodzieży, u których zauważyć można te pierwsze oznaki kryzysu? Ja myślę, że najgorszą rzeczą, którą można powiedzieć takiej młodej osobie, to jest na przykład nie martw się, jutro będzie lepiej, przejdzie ci, albo jak ja byłem młoda, młody, miałem większe problemy niż ty. Ten komunikat, który powinien być wysyłany do młodych osób, powinien być wspierający, powinien być taki akceptujący, ale też dający taką nadzieję i też on powinien zawierać taką gotowość do wsparcia, do niesienia pomocy. Dlatego bardziej byłabym za tym, żeby mówić, jak mogę ci pomóc. Widzę, że z czymś się mierzysz, czy potrzebujesz pomocy i raczej w tym kierunku, aniżeli negowanie czy umniejszanie jakichś problemów. Bardzo dziękuję. Monika Kamińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę była gościem w poranku 7:09. Spokojnego dnia. Dziękuję. 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.